Witajcie, dzisiaj robimy solówkę i podkład z jednego z motywów, które grałem wcześniej. Dobra, posłuchajcie, jak to brzmi. Spróbujmy ogarnąć to solo, bo tutaj możemy zrobić taką wersję solówki, jeżeli mamy podkład stosunkowo wolny i wolno zmieniający akordy. Ten motyw jest stosunkowo wolny i wolno się zmieniają power chordy w nim. Aczkolwiek wcześniejsze motywy, tak jak było w filmikach, na pewno wcześniej słuchaliście tego motywu, on się zresztą po prostu... Więc taki dosyć mocny motyw, a tutaj wychodzi, że mamy teraz solówkę, albo ewentualnie przedrefren, albo refren, no tutaj można różnie to zastosować, ten element. I teraz pytanie, jaką to solówkę zagrać? Bardzo szybką, bardzo wolną, nie wiadomo jaką w zasadzie. Odpowiedź jest prosta, każda solówka, która będzie tutaj pasować, będzie fajna. Aczkolwiek ja tutaj chciałem pokazać kilka takich motywów tym razem, które sprawią, że solówka będzie no, dość ciekawa. Są takie zagryweczki, które powodują, że what the fuck, co ten gościu robi, ale to jest naprawdę stosunkowo proste, bo na przykład ja tutaj grałem, nie wiem czy tutaj tam był akurat dokładnie ten motyw, ja tutaj grałem akurat w pierwszej tym, jak się cofniemy, to grałem po prostu dosyć takie nastrojowe. Nastrój tworzą wibrata. Dobra, zrobimy jeszcze raz. Zrobimy coś takiego, że zagram solówkę jedną z wolnymi zagrywkami, a drugą zrobimy z szybkimi. Czyli tutaj miałem po prostu... No i się już podkład skończył niestety. Ale to tak mamy. Tu mamy wycinek 5... Znaczy nie, na samym początku było 10, 12, 13. Bending z 12, strój standardowy. Bending z 12 na 13. Specjalnie grałem wolno, bo ja się czasem lubię zapędzić. Mm-hmm.
tu mamy 579, 579. Tylko po prostu się zapętlam. Biorę te 6 dźwięków. I się zapętam. Oczywiście bardzo dobrze, jeżeli ktoś może zagrać szybko, to jest wspaniale, zarąbiście. I to można powiedzieć, kuźwa, co to ty pierdzielisz, granie wolnych słówek, napierdzielaj, napiszczaj mi tutaj na tej gryfie, kuźwa. Ale prawda jest taka, że najbardziej przejmujące też i najbardziej takie chwytające za serducho solówki są z użyciem właśnie bendingów. Prawda? Czyli takie wolne. Na przykład posłuchajcie sobie solówek Iron Maiden. Po prostu to są solówki, które mnie osobiście rozwalają. Ja kocham te melodie. Jak powiedzmy, jestem oczywiście fanem też heavy metalu, fanem Iron Maidenów. Jednakże ich solówki po prostu rozwalają system zawsze. Jak jeśli o mnie chodzi osobiście, zawsze rozwalają system. Solówka The Trooper, szybka solówka. W innych na przykład Alexander the Great na przykład. Motywy są, mają tak. W solówkach używają szybkich motywów i wolnych motywów. Szybkie, wolne. Czyli na przykład pewne zagryweczki, które mamy obcykane dla paluszków, są super zarąbiste do zagrania, to na przykład się ich ćwiczymy, żebyśmy mieli w dobrym tempie, w szybkim tempie zagrali. A nastrojowe motywy oczywiście też musimy. Żeby zagrać, to akurat teraz było troszeczkę lipnie. Ale dobra, ale w każdym razie spróbujmy teraz zagrać z kolei motyw, gdzie bym zagrał szybsze fragmenty i też wolne. No tutaj też było, były jakieś takie motywy, na przykład bardzo fajne, to już też powtarzałem na pewno. Czyli po prostu wybieramy fragment ze skali, która pasuje nam do podkładu. I tu akurat mam fragment ze skali Amol. Akurat, no nie wiem, tutaj jakoś mi tak spasował. A, B, C, tutaj to co prawda grałem F, no git, no ze skali Amol idealnie tutaj pasuje do tego podkładu i po prostu zapętlamy sobie, bo ja mogę w innym miejscu też zagrać, mogę gdzieś tu wysoko zagrać, mogę jakieś takie te motywy gdzieś znaleźć na innych strunach. Najfajniej solówki brzmią jednak fajnie brzmią na tych trzech najcieńszych strunach, one są bezowiki i po prostu powoduje, że ma... Na grubych strunach bardzo fajnie, więc ostrzejszy, bardziej mocniejszy atak, że tak powiem, i bardziej poddający się modyfikacji takiej modulacyjnej są te właśnie cieńsze, pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Oczywiście nie mówię, żeby grać tylko na pierwszej, drugiej, trzeciej strunie solówki, ale na tych oczywiście pozostałych też jak najbardziej, po prostu jedziemy i ciśniemy, żeby ktoś nie powiedział, że się zamykamy w schematach, że tutaj tylko na tych dwóch, ale to, o co mi chodzi, i na pewno zauważyliście w tych wszystkich filmach, które robię. Chodzi mi o to, że bo jest jedno spojrzenie na solówki, napierdzielać to, co ślina na język przyniesie, powiedzmy, byleby też, powiedzmy, zabrzmiało, żeby nie było jakiegoś strasznego kwasu, ale żeby napierniczać wszędzie. My chcemy napierniczać wszędzie jak najbardziej, ale nie każdy ma cały gryf opanowany, prawda? Nie każdy ma, wiesz, na przykład ze skali Amol, ABCDFG, 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 ABCDFG i tak dalej, ma cały gryf obcykany, wie dokładnie, gdzie to jest. Więc my zaczynamy od takich motywów, gdzie po prostu bierzemy sobie dwie najcieńsze struny, na nich uczymy się lików
zagrywek, patternów, patentów, jak zwał, tak zwał. Ćwiczymy szybkość. Ja będę oczywiście też robił ćwiczenia na szybkość, na specjalnie dla patronów, którzy, no, dla osób, którzy są patronami, czy to na Patronite, czy na YouTubie, powstanie też taka grupa wspierająca. Wesprzyj, będzie takie okienko, żeby kliknąć. To będzie specjalna tajna grupa dla osób, które są, wspierają i są patronami, w których będę zamieszczał dużo więcej ćwiczeń, fajnych zagryweczek, specjalnie właśnie dla Was, dla osób wspierających, które mają za zadanie po prostu wyćwiczyć te szybkie granie. Oczywiście bardzo dużo od Was zależy, ponieważ no, żeby to umieć zagrać, trzeba po prostu poświęcić czas, prawda? Więc to jest jakby, to jest ten wymóg, który, o który ja Was proszę, żebyście po prostu poćwiczyli, żeby codziennie chociaż trochę grać. Nawet nie wiem, czy nie będę wrzucał więcej filmów, w których po prostu mówię: gramy, nie śpimy, targamy struny, gramy. 19:00, poćwicz, kurde, pół godziny. Takie przypominajki, bo ja wiem, że to jest strasznie trudno. Praca, rodzina, powiedzmy, prawda? Albo rodzina, później praca, dom, sprzątanie, kuźwa, nie wiem co tam jeszcze, różne cuda. Wiadomo, żona mówi: nie graj tego tyle na tym, kuźwa. Czemu mam nie grać? Kuźwa, nie graj, bo zaraz mnie szlak jasny trafi. Ja, przecież to jest moja miłość, myślałem, że ja jestem twoją miłością. No i wiecie, jak to jest, prawda? I albo dzieciak, prawda? Synek, przestań grać, bo to jest tak chłosu. Ale mama, to jest moja miłość. Jeśli to twoja miłość, to powinna być nauka, wiesz? No. A właśnie się uczę, przecież na gitarze grać. Ale to nie, ale w szkole masz gitarę? Masz w szkole naukę, przedmiot taki? Nie? No nie. No właśnie, i wiecie, i to się czasem rozbija, po prostu nasza ta zabawa. Ale dobra, czy jeszcze coś tutaj chcę powiedzieć? Bo się rozgadałem jak głupi. Te zagrywki... Te zagrywki po prostu są właśnie na trzech strunach, czyli mam na przykład 10, 12, 13, 10, 12, 13. Tu na przykład mam 12, 13, 15, 12, 13, 15. Tylko ważne, żeby taką zagryweczkę, bo jeżeli tutaj napierdzielamy, to wypadałoby jakoś skończyć. No przecież nie skończymy. Wypadałoby skończyć jakimś beddingiem, jakimś strato, albo jakimś przejściem na po prostu melodię zwalniającą ten, te emocje. Dobra, myślę, że to i tak będziemy jeszcze poruszać te motywy, bo tutaj po prostu to, co wcześniej pokazywałem, było 5-7-9, tylko zagrane w szybszym tempie, przechodzę później na dźwięk H, jest w skali, no i tutaj było właśnie tak, jak mówię, 10-12-13, 10-12-13, 12-13-15, 12-13-15 i tutaj było 12-14 okazjonalnie do potrzeb, powiedzmy, zakończenia tych fragmentów takich... Także dobra, dzięki kochani za uwagę, papatki.